Ryszard Maj, Kolej od kuchni, zapraszam. Kolejka parkowa Maltanka rozpoczęła sezon. Dziś o godzinie 9.30 miał wyruszyć pierwszy pociąg, ale ze względów technicznych odjechał nieco później. Także proszę Państwa, sezon potrwa od 26 kwietnia do 24 września bieżącego roku. Jakie nowości? A bardzo fajna nowość to jest to, że kolejka będzie kursowała przez cały tydzień. I tak, w dni robocze od 9.30 będzie pierwszy kurs, a w weekendy od godziny 10. W dni robocze odjazd ze stacji Maltanka co godzinę, a w weekendy co pół godziny. I tak, dni robocze 9.30, 10, tu jest pół godziny, później 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18.00. Od stacji Zwierzyniec przy Nowym Zoo 9.45, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 18.30. I to jest w dni robocze. Natomiast sobota, niedziela i święta z Maltanki o 10.00. 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 i 18.30. Z kolei ze stacji Zwierzyniec, tu mówię o niedzielach, sobotach, niedzielach i świętach. 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00. 16.30, 17.30, 18.00, 18.30 i ostatni w niedziela, święta i soboty o 19.00 ze stacji Zwierzyniec. Czyli jak widać, że w weekendy i święta kursują pociągi co pół godziny. Jakie są ceny biletów? Bilet normalny w dni robocze kosztuje 11 zł, a soboty, niedzielę i święta 14 zł. Ulgowy, dni robocze 8 zł, a w soboty, niedzielę i święta 10 zł. Wycieczkowy, dni robocze 6 zł, a soboty, niedzielę i święta 8 zł. Oraz bilet rodzinny, dni robocze 34 zł, a sobota, niedziela i święta 45 zł. Bilety są do nabycia w kasach stacji początkowej i końcowej kolejki. Rodzinny to jest bilet do 5 osób, w tym dwie osoby powyżej 16 roku życia. Wycieczkowy to bilet grupowy powyżej 10 osób, dzieci do lat 16. Teraz obserwujemy moment łączenia kolejki z wagonami. Kolejka jest pełna doznań, tak jak miasto Poznań. Pani kierowniczka bardzo sprawnie łączy
lokomotywkę z wagonami. Ale kochani, to jeszcze nie wszystko, bo co drugi weekend będzie obsługiwał kolejkę tabor historyczny. W zasadzie to cały tabor jest tu historyczny. Tylko to są perełki, proszę Państwa. Najstarszy wagon motorowy czynny w Polsce. Ryjek oraz najstarszy czynny parowóz w Polsce. Borsig. I za chwilę lokomotywa z wagonami ruszy, czyli pierwszy pociąg jest gotowy do odjazdu. Rozpoczyna regularne kursowanie kolejki Maltanka. Jeden stojących obok mnie podróżnych spytał się: panie, jak długo ta kolejka jedzie do celu? Mówię: 15 minut. Nieprawda, proszę pana. 3 dni tą kolejką należy jechać, żeby dotrzeć do celu i wszystko poznać. Mówię: jak to 3 dni? Proszę pana, byłem tu z wnukami. Pierwszy dzień wysiadłem na przystanku osobowym Ptyś. Oczywiście zaliczyliśmy Termy Maltańskie. Godzina była za mało, musiałem dokupić. Wróciliśmy później na stację Maltanka i stamtąd tramwajem do hotelu. Na drugi dzień, proszę pana, pojechaliśmy przystanek dalej. Przystanek Balbinka i tu wysiadka. I też niemal cały dzień spędzony nad Maltą. Zaliczyliśmy stok narciarski, stok saneczkowy, kolejkę górską, mini golfa zagrali i z powrotem powrót do stacji Maltanka i tramwajem do hotelu. Na trzeci dzień, no to już przejechaliśmy całą trasę do stacji Zwierzyniec i tam też pół dnia spędziliśmy na zwiedzaniu zoo. Macie piękne, duże zoo, można powiedzieć takie poznańskie safari. I tam też, o dziwo, były kolejki tylko na gumowych kołach. Także wnuki zadowoleni, panie, i do dzisiaj wspominają tą wyprawę do Poznania na Maltankę.